Punkt o powołaniu rozdjęty z porządku głosowań Sejm. Punkt o powołaniu rozdjęty z porządku głosowań. Punkt o powołaniu Rzecznika Praw Obywatelskich został w czwartek wieczorem zdjęty z porządku głosowań, wynika z informacji na stronie sejmowej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała w czwartek 17 września negatywnie wniosek o powołanie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydatura była jedyną zgłoszoną w przewidzianym terminie. Początkowo na stronie Sejmu w porządku głosowań został zamieszczony punkt o powołaniu RPO. Wieczorem punkt został zdjęty. Kadencja obecnego RPO Adama Bodnara upłynęła 9 września. Kandydatury na następcę Bodnara posłowie mogli zgłaszać do 10 sierpnia. Kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiły w Sejmie kandydaturę mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, wspartą przez blisko 700 organizacji społecznych.